Co w Chorzowie, w pięknym Chorzowie, myślą mieszkańcy o związkach homoseksualnych? Posłuchajcie. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Ciężki temat. Ciężki temat. Ciężki temat. Wyobraź sobie, że tutaj teraz całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Przechodzę obok. Całują się dwie kobiety, jak reagujesz? Też przechodzę obok. Okej. No, wyobraźmy sobie, że dowiadujesz się, że w twojej rodzinie jest homo sapiens. Jaka jest twoja reakcja? No wszyscy jesteśmy homo sapiensami, nie? Brawo, 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 brawo. Chorzów, ulica Wolności. Zobaczymy, czy oby na pewno wolność Tomku w swoim domku. Hopsa, sa. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? No, normalnie. Przechodzę dalej i nic nie robię, no. Okej, dobrze. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Tak samo. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Jeżeli te osoby są szczęśliwe, jak najbardziej. Dobrze. Dowiadujesz się, że ktoś z twojej rodziny jest homo sapiens. Jak reagujesz? Będę go wspierać, a homo sapiens jesteśmy wszyscy. Dobrze powiedziałaś, dobrze. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? No, dla mnie to jest raczej normalka. No, żyjemy już raczej w dosyć rozwiniętej społeczeństwie, że powinno być raczej akceptowane. Dobrze. Czyli drugiego pytania, jak reagujesz, jak całują się dwie kobiety, nie muszę ci zadawać. No raczej. Okej. Okay. Czy twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć możliwość adopcji dzieci? No według mnie, jeśli dziecko ma się wychować w ogóle bez kogokolwiek, to lepiej, żeby miało w ogóle rodziców, niż wychowywać się w domu dziecka. Dobrze, okej. Okay. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? To w ogóle nie reaguję. Przepraszam, że tak wiem. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Też nie. Dobrze. Czy twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć możliwość adopcji dzieci? To nie wiem, bo się na tym nie znam tak. Dobrze. Dobrze. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Nie mam pojęcia, ale... Okej. Okay. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Klepaj po plecach. Jeszcze raz? Klepaj po plecach. Klepaj po plecach. Okej. Okay. Co sądzicie o związkach homoseksualnych? No nie jestem przeciwko, ale lepiej, żeby się nie pokazywali sam, nie? Tak ogólnie. Ja toleruję. Jeszcze raz? Toleruję. Tolerujesz. Dobrze. Czy waszym zdaniem związki homo sapiens powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Homo sapiens to jest człowiek. Homoseksualny, o to chodzi. Nie. Nie, jakoś nie bardzo. Nie, homo nie sapiens jest to jest człowiek. Każdy człowiek. Dobrze. Każdy człowiek. Brawo, 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 brawo. Dobrze. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Nic. Przechodzę dalej, uśmiecham się. Dobrze. A gdyby się całowało dwóch mężczyzn? Tak samo przechodzę. Tak samo, dobrze. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Nie moja sprawa. A czy twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Tak. A, brawo, 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 miało być podchwytliwie. Cześć, witaj pięknie, możemy ci zadać kilka pytań? Sonda uliczna. Dzięki ci, radość ci. No i tak to się stało. Czy całują się? Całuje się. Całują się. Witajcie pięknie, hej panowie, hej. Normalne misiaki, kochane misiaki. Ja bym powiedział, że normalni policjanci jeżdżą. Można być milicjantem? Można. W latach 80. też byli. I co z nimi zrobili? Emerytury im dali, a teraz zabrali i do puchy wsadzili. Tylko wykonywali rozkazy swoich przełożonych. Na podstawie czego? Rozporządzeń wziętych z... A właśnie, stamtąd. Co sądzicie o związkach homoseksualnych? No nie, za tym nie. Dobrze, całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Nie reaguję w ogóle, jeżeli nie się powiem co chcą, ale nie przy dzieciach. Dobrze. Czy waszym zdaniem związki homo sapiens powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Pod żadnym pozorem nie powinni być, dlatego że oglądałam programy na ten temat. Przede wszystkim lesbijki wybierają dziewczynki, osoby wybierają chłopczyków, a niestety jest to krzywda do dzieci we szkołach, nie w szkołach, więc nie powinni. Podchodzę do gościa i mówię, kilka pytań, sonda uliczna, spieprzaj dziadu, z komuchami nie rozmawiam. Przepraszam? Ja? Komuch? Stop polityce, halo. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Nie, no całują się, nie? Bez reakcji. No. Dobrze. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Nie mam zdania. Nie masz zdania. Czy twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Powinny mieć, no.
Brawo, złapałeś się. Super, super, okej, dobra. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Nie reaguję. Nie reagujesz, dobra. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Jestem tolerancyjny. Dobrze. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Dalej jestem tolerancyjny. Dobrze. Dowiadujesz się, że ktoś z twojej rodziny jest homo sapiens. Jak reagujesz? Normalnie, naturalnie. Dobra. Dowiadujesz się, że w twojej rodzinie jest ktoś homo sapiens. Jak reagujesz? Nie, nie przeszkadza mi. Jeszcze raz? Nie przeszkadza mi to. Dobrze. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Nie pochwalam, ale nie będę jakoś agresywnie reagował. A w odwrotnej sytuacji? Całuje się dwie kobiety. Jak reagujesz? No to troszkę inaczej, ale też nie będę jakoś reagował negatywnie na ten temat. Dobrze, w porządku. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Związki homoseksualne no istnieją, no bo istnieją, tak, ale niekoniecznie musimy popierać to, powiedzmy, ich usankcjonowanie prawne. Dobrze. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Po prostu się całują. No tak bywa. No co, mam przywalić tym kobietom? No, przepraszam bardzo, no, nie rozumiem. Odwróćmy sytuację w drugą stronę. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? No, są po prostu, tak? No, osobiście mnie to obrzydza, jak w przypadku kobiet, no ale nie będę ich jakoś, powiedzmy, prześladował z tego powodu. Dobrze. Czy uważasz, że związki homo sapiens powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Muszą mieć. Homo sapiens muszą. Bardzo ładnie, dobry jesteś. A co sądzisz na przykład o związkach homoseksualnych? Toleruję. Tolerujesz. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Z uśmiechem. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Z jeszcze większym uśmiechem. Okej. Dowiadujesz się, że ktoś z twojej rodziny jest homo sapiens. Jaka jest twoja reakcja? Godzę się z tym. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz, widząc to? Absolutnie nie przeszkadza mi to. Nie zwracam zupełnej uwagi. Odwróćmy sytuację. Gdyby się chłopak dwie kobiety? No to samo. Całowałby się chłopak, dziewczyna, całowałaby się dziewczyna, dziewczyna. Żaden problem. Super. No to w takim razie twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć prawo do adopcji dzieci? Jeżeli mówisz o homo sapiens czy homoseksualista, zależy, czy chcecie zrobić jakiś śmieszny prank ze mną na YouTubie, ale homo sapiens jak najbardziej powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Super odpowiedziałeś, bardzo mi się podoba. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? Normalnie. Dobrze. Odwróćmy sytuację. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? Tak samo, normalnie. Dobrze. Co sądzisz o związkach homoseksualnych? Bez różnicy. Bez różnicy. Czy twoim zdaniem związki homo sapiens powinny mieć możliwość adopcji dzieci? Homo sapiens? Mhm, jak najbardziej. Brawo, brawo. Całuje się dwóch mężczyzn. Jak reagujesz? No kur... Nie jesteś za gejami i tyle, no. Całują się dwie kobiety. Jak reagujesz? No nie popieram tego. Dobrze. Dowiadujesz się, że u ciebie w domu jest ktoś homo sapiens. Jaka jest twoja reakcja? No z początku na pewno ciężko byłoby to zaakceptować, ale nie wiem. Dobra. Nie wiem, co by było dalej. Nie ukrywam, że jestem zadowolony z wypowiedzi mieszkańców. Proszę, to dla pana wlepka. A jak jest waszym zdaniem? Zdania są podzielone, jak sami widzicie. A ja dostałem wlepkę od gościa, którego pytałem, co o tym sądzi. Całujesz się dwóch mężczyzn? Jak całujesz? Ja... Myślę, że jak się będą całować, to ja już... Całuję się dwóch mężczyzn. Całuję... Jeszcze raz. My pytamy mieszkańców, co sądzą o związkach homoseksualnych. Odpowiedzi są bardzo zaskakujące i dość zabawne, bym powiedział. Natomiast jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, że nie każdy potrafi złapać odpowiedź homo sapiens, a ta druga? Hetero sapiens. Dużo radości, kochani.